Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku akcja poszukiwawcza z pomocą nurka. Oglądajcie uważnie. Jakiś czas temu wspominałem, że utopiłem drona. No było to 2 miesiące temu. Była to taka sytuacja na Zatoce Widłągi. Było to na tych starych filmikach, ale no, ich nie ma obecnie. No niemniej jednak znalazł się kolega tutaj ode mnie z Iławy, którego serdecznie pozdrawiam, którego za chwilę poznacie, no, który powiedział, że chciałby spróbować wyłowić tego drona, jest płetwonurkiem, także szanse no, ma dosyć duże. No i zobaczymy, czy się uda. Oglądajcie uważnie, a na pewno dużo dowiecie się dzisiaj z dziedziny nurkowania. Łódka przygotowuje się do rejsu. Pogoda piękna. Marek tam poszedł przygotowywać sprzęt. Ja wypłynę, podpłynę do pomostu i stąd będę go zabierał. Także do zobaczenia. Zobaczcie, ile to jest sprzętu. No i witamy Marka. Cześć Marku. Cześć, cześć, wybacz. By się mogło wydawać, że to tylko kombinezon, butla i tyle, a tutaj zobaczcie. Trzeba będzie to jakoś teraz sprytnie zapakować. I ruszamy na zatokę, przepraszam, Widłągi. No i tam też będziemy próbowali odnaleźć tego drona. Założenia są takie, że odnajdziemy. Także do zobaczenia już pewnie na miejscu albo w trakcie płynięcia. Sprzęt już zapakowany, Marek jeszcze poszedł po ołów, pogoda dopisuje i ruszamy za chwileczkę na Widłągi. Fajnie, że dzisiaj nie ma wiatru, przynajmniej na razie. Będziemy mogli w miarę stabilnie sobie tam stanąć na miejscówce. No i Marek już przygotowuje sprzęt. Marku, powiedz, ile taka butla waży? Sama butla gdzieś tam około 18 kg waży, nie? A cały sprzęt? Do tego powietrze waży nawet ponad 2 kg. No to cały sporo. Sprzęt gdzieś tam koło razem z tym wszystkim automatami i sołowiem tam gdzieś około 30 kg. Czajcie, 30 kg. Jest co dźwigać. No pod wodą tego nie. Jednak wypiera odporność. Ten ciężar, nie? No i słuchajcie, jesteśmy na Zatoce Widłągi. Marek już się ubiera w sprzęt. Bojka, jak widzicie, wyrzucona. Mniej więcej w miejscu, gdzie ten dron sobie poszedł do wody. Także trzymajcie kciuki, a może się uda. No i go znajdziemy. Potem Wam dam namiary na Marka, gdybyście coś potrzebowali pod wodą. Znaleźć bardzo w porządku gościu. Myślę, że zawsze możecie liczyć i Wam pomoże. Także w kontakcie i w opisie będą na pewno wszystkie namiary na niego. No i przygotowania trwają. W łódce straszny bałagan, także nawet Wam nie będę pokazywał. Łóżku, wózek. Koło przygotowane i sito. Wczoraj byłem chwileczkę poszukać, ale efekty były tylko kapsle, gwoździe i same śmieci, także nawet nie nagrywałem nic. Zobaczymy, jak dzisiejsze poszukiwania. No i muszę się z Krzyśkiem zgadać w końcu na dniach. Nie, Krzysiu? Bo pewnie oglądasz. Już płyniemy i płyniemy na ten nasz rejs. Także musimy się zgadać w jakimś najbliższym czasie i ruszyć na te gielczaki. Poszukać i dam. Tymczasem Marek się przygotowuje, a ja będę to wszystko obserwował, nagrywał i relacjonował Wam na bieżąco te poszukiwania. Się zaczyna robić ciepło. No, pogoda dopisuje, a muszę Wam powiedzieć, że Marek pod tym kombinezonem ma jeszcze taki ocieplacz gruby. Także dość specyficzna forma kąpieli. No niestety, woda tam, gdzie będę nurkował, to już jest chłodna. Ile może mieć tak stopni, Marku? To będzie z 5 metrów, 6? 5 metrów to tam może być już tam około 10 stopni może. Zdecydowanie dla mnie za zimna. Ale pogoda piękna dopisuje. Jest plus, nie ma fali. Wiaterek nie wieje. Zobaczcie, ile to jest w ogóle roboty. Już tutaj z 10 minut się z tym bawi. Można było wyobrazić sobie, że to jest tylko założyć sobie butlę na plecy, ubrać kombinezonik i wskoczyć do wody. Plus ja jestem w krótkich spodenkach, a
A ta temperatura... Ja zakładam ciepłe rękawiczki. O. Marek zmarził jak straszny, także... To leć, Marku. Udanych łowów. No i poleciał. Towarzystwo się tu grzeje. Państwa, czy to rekin? Nie, to Marek. Marek płynie do bojki i w okolicach bojki będzie dokonywał poszukiwań. Jak myślicie? Uda mu się? Znajdzie tego drona? Jak znajdzie, to będziecie mieli fajne ujęcia z nadmorza, z mojego 3-tygodniowego rejsu. Bo jak na razie znajdują się w jeziorze. Także do zobaczenia i trzymajcie kciuki. Marek ciągle w wodzie, zatacza kręgi, ale szanse są raczej niewielkie, bo widoczność, jak mówi Marek, żadna i sam nie wie, czy płynie po jeziorze, czy po mule, w mule. Także no raczej trzeba gdzieś się pożegnać z dronem. Zostało tylko kilka tych nagrań, które mam jeszcze na komputerze, także pewnie będę je co jakiś czas wrzucał i wykorzystywał. Może kiedyś będzie okazja kupić sobie nowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tymczasem czekamy na Marka, aż wyjdzie z wody i da ostateczny werdykt dzisiejszych poszukiwań. No i niestety, Marek się wynurzył. Wynik poszukiwań negatywny. Także dron albo poleciał, albo tak już utknął na dnie, że zostanie tam na wieki. Trudno, ja już go trochę przepłakałem, więc aż tak smutno nie jest, ale jednak szkoda, bo nadzieja jakaś została. Jednak teraz wiem, że dokonałem już wszystkiego, by móc go ewentualnie wyciągnąć. Tu możecie zobaczyć, Marek wraca na łódkę, będzie kolejna przygoda za chwileczkę. Gdzie wyjście na łódkę. Ale tutaj coś opatentujemy. Marku, jak samopoczucie? No nie znalezione, to słabo, nie? No tak, ale chęci były najważniejsze. Ale dno jest tragiczne, jest taki muł. No pierwszy raz w takich warunkach nurkowałem. Jest tyle muł, że... Znaczy, no to by... Szybko jeszcze znalazł, ale... Także sami widzicie, no... Nawet Marek mówi, że pierwszy raz w takich warunkach nurkował, a jest to już wieloletni, doświadczony nurek. Tak więc no, ja tymczasem kończę, muszę mu pomóc wyjść z wody.
warunki tak słabe. Spływa. No, spływa. A co ty już tu mówisz? No na takim dnie to jeszcze, no wtedy ale to się udało znaleźć szybko, a teraz to, no praktycznie jak ciężarek to on był od dna mu łódzi ze 2 metry w mule, nie? Praktycznie jak był muł, to ja nie widziałem kiedyś też na muł, dopiero jak rękę zdążyłem, to był muł, w ogóle nie było czuć. No to ja wpadałem cały pod muł, dopiero widziałem, że jest maska pod mułem, no to widziałem, że jestem pod mułem, nie? Nie czuć było tej granicy, takiego oporu w ogóle, nie? Wpadałem i jestem w mule, nie? Masakra. No żeby to było otwarcie na tobie. Było łatwiej. No ale ja już nurkowałem wielokrotnie na jezieraku. No tutaj muł naprawdę jest taki, że masakra, nie? No i słuchajcie, my już jesteśmy na brzegu. Sprzęt Marek pakuje. Mam nadzieję, że się z Markiem zobaczymy jeszcze nie raz na naszych nagraniach i popłyniemy poszukać, bo Marek nie tylko okazało się, że szuka w wodzie nurkując, ale i tak jak my popyla sobie po brzegu z wykrywaczem i grzebie tam po piachu i szuka tych skarbów. Jeżeli będzie okazja, to z chęcią się pisze. Możemy szukać nawet w wodzie. Także widzicie, grunt, że jest chłopak otwarty, więc myślę, że na pewno niedługo się zobaczymy. No, a co do drona, to tak jak mówię, ja już swoje za nim opłakałem, więc mi już jakoś spodziewałem się może takiego rezultatu, chociaż liczyłem, że się może zaskoczę. No niemniej jednak to trudno. Dzień uważam za mega udany mimo wszystko, bo znowu fajnych ludzi się udało poznać, fajne przygody przeżyć. No a zobaczymy, co jeszcze uda się zobaczyć.